propos tej bardzo mocnej krytyki rządu, którą pan właśnie przed chwilą wypowiedział, ja zastanawiam się nad słowami, które padły z pana ust bodajże wczoraj. Zauważył pan, jakie wzburzenie w internecie pan poczynił w związku ze słowami o zakorzenieniu się w głowach ludzi polityki Prawa i Sprawiedliwości, którą gdzieś tam jednak trzeba będzie zostawić. Użył pan takich słów i ja teraz daję panu szansę na to, żeby pan się z tego wytłumaczył, bo to, co się wczoraj działo w internecie, to jest nieprawdopodobne. Mówimy o tym w dniu, w którym gazeta Super Express opublikowała sondaż, w którym Prawo i Sprawiedliwość dostaje 40% głosów Polaków. Więc czy my naprawdę będziemy sobie opowiadać teraz, że żyjemy w jakimś wirtualnym świecie, w którym teraz 40 parę % Polaków znowu stanie naprzeciwko 40 paru % Polaków, a PiS dopali Kurskim w miliardami na propagandę i przeciągnie na swoją stronę? Przecież jest jasne, że my nie zrobimy tej zmiany, jakkolwiek byśmy się tutaj nie napinali, bez otwarcia furtki dla ludzi, którzy do tej pory głosowali na tamten obóz. I my musimy im powiedzieć wprost, i to miałem na myśli, nie zabierzemy wam 500+, nie zabierzemy wam poczucia, że możecie czuć się w Polsce ze swoimi tradycjami, ze swoimi przekonaniami jak w domu. Tu chodzi o to, żeby do tego dobudować to wszystko, co PiS zniszczył, bo w fałszywy i kłamliwy sposób mówił, że jedno albo drugie. My mówimy i to, i to. Wyborcy też mają świadomość tego, że dzisiaj potrzebny jest polityczny pragmatyzm, a nie znowu definiowanie i napuszczanie na siebie nawzajem dwóch politycznych plemion. No dobrze, to w tym kontekście, co pana zdaniem jeszcze, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, jest taką wartością, którą warto byłoby i trzeba byłoby, żeby być skutecznym, pozostawić? Jest mnóstwo ciekawych pomysłów, powiedziałbym operacyjnych, które przez nieudolność tego rządu są źle robione, natomiast co do zasady można by było się nad nimi znaczy, można by było je dopalić w taki sposób, żeby one rzeczywiście służyły ludziom. Natomiast ten rząd w całości, przy tej narracji, którą prowadzi, jest po prostu katastrofą dla Polski i powinien się jak najszybciej skończyć. A żeby się skończył, powtórzę to jeszcze raz, musimy otworzyć trap, musimy otworzyć furtkę dla tych, którzy do tej pory na niego głosowali, a dzisiaj po stronie opozycji widzą tylko magmę, która nie jest żadną kontrpropozycją, a więc mówią, cholera, trudno, to w takim razie znowu na ten PiS. Do tego nie możemy dopuścić. Mhm.